Krupówki. Już od wielu lat są największą atrakcją turystyczną w Zakopanem. Co roku przyjeżdża tu wielu turystów. Pomimo tego dużo osób, a najwięcej mieszkańców narzeka na ich wygląd i estetykę. Zmiany na Krupówkach mogłyby być, bo to jest sewi malaria, no. Widzicie, co się dzieje. Zachęcająco wygląda, bo zieleń jest źle utrzymana. Owszem, 10-20% domów jest ładnych, reszta jest brzydkie. No a to, co zobaczę na Krupówkach, to dopiero ocenię, ale jak byłem tu lata temu, to mi to jest po prostu jedno wielkie targowisko. Krupówki mi się nie podobają, ponieważ jest tam tysiące reklam, które w ogóle nie świadczą o tym, co to jest to Zakopane i w ogóle zmieniłbym to bardziej, żeby było bardziej takich reklam, bardziej regionalnych niż właśnie takich jakichś tam strasznych rzeczy. W porównaniu do tamtych lat są Krupówki, no nie za bardzo, są bardzo ładne, w porządku, tylko wie pani co, tutaj jest dużo osób zarabiających na przykład w tych miszkach, nie? One są pijane i niezbyt bardzo ładnie o to świadczy Krupówkach, nie? Mieszkańcy postanowili zawalczyć o ładne Krupówki. Między innymi starając się o uchwalenie parku kulturowego na tym najbardziej znanym deptaku w Polsce. Oto, jakie znaczenie dla Zakopanego będzie miało uchwalenie parku kulturowego, zapytaliśmy burmistrza, Janusza Majchra. No, bardzo duże. To jest w zasadzie jedyna uchwała, która jest kontrowersyjna bardzo, bo ona tak naprawdę ogranicza prawa właścicielskie właścicieli nieruchomości. Właściciel nie będzie mógł wieszać na swoim budynku wszystkiego, co by chciał, a więc nie może zawiesić na przykład elewacji. No co takie nas drażni na elewacjach, jak wiszą jakieś peruki na przykład, czy stringi, czy jakieś kapelusze, czy skarpetki i zawieszana jest taką sprzedażą elewacja. Druga sprawa, nie będzie mógł wieszać dowolnych reklam, a więc nie będzie mógł wieszać takich wielkogabarytowych reklam na przykład jakichś promocyjnych samochodów, prawda? Wygląd Krupówek diametralnie by się zmienił, jeżeli chodzi o taką dowolność przystrajania. W Krakowie, gdzie 100% kamienic w rynku i przylegających uliczkach są zabytkami, wprowadzono taki park kulturowy. On oczywiście w sposób zasadniczy ograniczył wieszanie reklam. To wszystko jest uzgadniane ze specjalną grupą, która jest usytuowana obok konserwatora zabytków. I ta grupa ekspertów pozwala na powieszenie takiej reklamy, a nie innej. I to zmieniło w sposób zasadniczy wizerunek rynku krakowskiego i przylegających uliczek, takich jak Grodzka chociaż. Wydaje się, że tych zwolenników jest więcej, ale przeciwnicy po pierwsze to tracą finansowo, ponieważ za te duże reklamy pobierają stosowne opłaty. Z reguły jest gdzieś to około 3 do 5 tysięcy złotych miesięcznie za dużą reklamę na elewacji. A więc to jest pierwsza kontrowersja. Wielu właścicieli kamienic bierze pieniądze i to jest ewidentne za to, że na elewacjach ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Ktoś wynajął elewację, kawałek paska tam przy tej elewacji i handluje sobie tam portmonetkami albo okularami na przykład, prawda? Oto, dlaczego pierwsza uchwała Parku Kulturowego nie została przegłosowana przez Radę Miasta, zapytaliśmy przewodniczącego Rady Jerzego Zacharkę. Dlaczego ona nie została uchwalona? Z tego względu, że uchwała o parku kulturowym to jest wbrew pozorom bardzo wymagająca uchwała i ona musi być rzetelnie i dobrze zrobiona. Ta pierwsza uchwała, którą przedstawił burmistrz, no niestety była źle zrobiona, miała bardzo dużo wad tak zwanych prawnych i nie tylko prawnych, ale i merytorycznych. I w związku z tym po prostu ona by się nie ostała, gdyby była podjęta, byłaby natychmiast zaskarżona i nie ostałaby się i byłaby uchylona. Walka o utworzenie parku kulturowego dalej trwa. Miejmy nadzieję, że w końcu radni dojdą do porozumienia i dojdzie do powstania parku kulturowego na Krupówkach. Zakopane!